Tu zaczyna się futbol. Tomek Budarek, Akademia Piłkarska Champions. Na dzisiejszym vlogu przedstawimy zawartość techniczno-taktyczną, ofensywną, jakim jest przyjęcie z otwarciem w formie analitycznej. Będziemy je periodyzować od łatwej wersji do trudniejszej. Mamy ustawienie w rąbie, jak na rysunku. Tutaj zawodnik z piłką. Zawodnik po prawej stronie, jeden wyżej i po lewej. Czyli rąb, taka relacja, jaka często występuje na boisku, przykładowo środkowy obrońca, defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik i prawy obrońca. I tutaj ćwiczenie polega na tym, że zawodnik w momencie, kiedy jest kontakt wzrokowy między tymi dwoma zawodnikami, robi ruch do tyłu, następuje podanie na dalszą nogę, przyjęcie pierwszym kontaktem z otwarciem i to samo robi zawodnik wyżej. Otwiera się, podanie na dalszą nogę, przyjęcie z otwarciem i tak dalej. I w tej pierwszej części gramy sobie tak przez 5-6 minut. Zwracamy uwagę tylko na ustawienie ciała, aby zawodnicy byli w pozycji otwartej. Czyli jeżeli tutaj jest ten trójkącik, ten zawodnik, to jego plecy są tutaj skierowane. Tak, żeby widział tego zawodnika i tego, który mu podaje. I to jest pierwszy etap tego ćwiczenia. Druga wersja tego ćwiczenia to aktywność wszystkich zawodników w formie przebiegnięcia w stronę przeciwną, niż została zagrana piłka. Czyli tutaj jest zagranie piłki, oczywiście tu jest wcześniej jest ruch w tej pozycji, jaką wcześniej powiedzieliśmy, i po zagraniu zawodnik zmienia miejsce na przeciwną. Dlaczego w przeciwną stronę? Dlatego, że w meczu bardzo często występuje ten ruch po zagraniu. Zawodnik gra do partnera i wychodzi w przeciwnym kierunku na otrzymanie piłki, czy po prostu, żeby się pokazać partnerowi. Bardzo rzadko, a w zasadzie tylko dwa razy występuje sytuacja, gdzie zawodnik podaje piłkę i za nią idzie. Jest to sytuacja, gdzie zawodnik w pośrednim sektorze idzie na obieg lub po zagraniu na napastnika idziemy do piłki zwrotnej. Także to jest ta druga wersja, gdzie wszyscy gramy w prawo, tak? Kolejny zawodnik gra w prawą stronę po przyjęciu z otwarciem i zmienia kierunek na przeciwny. Można oczywiście dojść do drugiego zawodnika w kolejce, tutaj również drugiego, aby dać troszkę czasu zawodnikom, którzy będą przebiegać. I ostatnia wersja tego ćwiczenia wygląda w następujący sposób. Oczywiście wszystko tak jak wcześniej. Ruch od piłki w pozycji otwartej, zagranie na dalszą nogę. I teraz w momencie, kiedy ten zawodnik jest gotowy do zagrania, ten pokazuje albo lewą rękę, albo prawą. Jeżeli pokaże lewą rękę, to jest sygnał dla tego zawodnika, że można grać, przyjąć z otwarciem i grać dalej. Tak, lewa ręka. Jeżeli w momencie, gdy ten zawodnik ma piłkę, ten sygnalizuje do tego partnera, na przykład prawa ręka. Tak, prawa ręka w górze znaczy, że nie może przyjąć tutaj z otwarciem, tylko przyjmuje zwrotnie i odgrywa piłkę z powrotem. I to samo, w momencie, gdy ten ma piłkę gotową do zagrania, ten zawodnik już sygnalizuje, na przykład lewa ręka, dostaje piłkę, może się otworzyć i gramy dalej. Czyli dokładamy tutaj w tym ćwiczeniu analitycznym element percepcji, obserwacji partnera, tak żeby zawodnicy przed otrzymaniem piłki wiedzieli, czy mogą grać, czy mogą się otwierać, czy strona jest zamknięta i czy po prostu zawrócić w drugą stronę. Bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał będzie przydatny i wdrożycie go w swój proces treningowy. Pozdrawiam serdecznie.